Zbudowałem z Weroniką, moją córką Weroniką Althammer, domek dla lalek, którego intencją było pokazanie filmu Weroniki. Filmu, który zrobiła podczas swoich studiów w łódzkiej szkole filmowej. Zobaczyłem ten film i dowiedziałem się, że zamierza go pokazywać na festiwalach. Pierwszą moją refleksją było, to jest film o lalkach. Ja kiedyś, wiele lat temu, na Starym Mieście umieściłem domek dla lalek, w którym też pokazywana była projekcja telewizyjna, wprawdzie transmisja jeden do jednego z polskiego programu telewizyjnego, ale że ten pomysł wydał mi się świetny, aby wypromować i opowiedzieć o filmie mojej córki, Weroniki. Tak doszło do stworzenia tego wspaniałego domku, przy którym teraz stoimy. Więc jest to jej dzieło, inspirowane dziełem moim. I to jest też historia o pewnej tradycji, pewnej wiedzy, którą próbowałem zawrzeć w tej pierwszej realizacji, w tym domku, który z jednej strony inspirowany był bajką o Pawle i Gawle, dwóch sąsiadach mieszkających jeden nad drugim, ale też odnoszącym się do pewnej konstrukcji, którą zapamiętałem z czasów młodzieńczych, czyli książki o Hunie, czyli tak zwanej wiedzy tajemnej, gdzie cała konstrukcja świadomości człowieka, czy jego konstrukcji, zapisana jest w postaci symbolicznej. Przedstawia to dom podzielony na trzy piętra, czyli na piwnicę, pokój główny, pomieszczenie główne i strych. Świadomość, podświadomość i nadświadomość. I w tej samej konstrukcji postanowiłem stworzyć domek z Weroniką, w którym na poziomie świadomości będziemy mogli obejrzeć film, który skończyła w Łodzi. Jest to historia o znalezionej na śmietniku lalce. Sam domek inspirowany jest trzema różnymi przestrzeniami. Pierwsza z nich to rzeczywista pracownia Weroniki. Mieszkanie i pracownia, to jest pracownia na Inżynierskiej 3, którą odziedziczyła po mnie i mieszka tam ze swoim przyjacielem Kubą. Wszystkie przedmioty, które tu widzicie, zostały zainspirowane realną przestrzenią, w której mieszkają. Zaproponowałem, że zacznę od piwnicy i zaranżuję piwnicę, czyli pokój taty, czyli tak zwaną podświadomość. Postanowiłem, że będzie to dosyć mroczna, typowa przestrzeń. Będzie to przestrzeń również pracowni, takiej ukrywanej pracowni, nieeksponowanej. Odnosi się to do mojego dzieciństwa, kiedy rzeczywiście większość rzeczy robiłem w piwnicy. To było dla mnie magiczne miejsce, gdzie skradałem się, schodziłem po schodach i w zaciszu, otoczony narzędziami, tworzyłem swoje pierwsze rzeźby. I to jest właśnie portret mój w otoczeniu niektórych prac, które odnoszą się do tak zwanego świata rzeczywistego, czyli są tu szkice Warsa i Sawy, są tu prace nad które otrzymałem od Remigiusza Bąka, artysty z grupy Nowolipie, są szkice do pracy pod tytułem Legia, którą wykonywał mój syn z kolegami kibicami, są tu maski Jusufa Dary i jest tu cała masa takich, nazwijmy, odniesień do tego, czym się tata zajmuje w rzeczywistości. Na poziomie Weroniki widzimy samą Weronikę z Kubą oglądających skończony już film, dzieło pod tytułem Film lalkowy. W tle mnóstwo odniesień również do historii samego miejsca, czyli Inżynierskiej 3, stary plakat z pracowni Gustawa Zemły, studentów, których część później studiowała w kowalni, plakaty syna Bruna, który też miał tu epizod, przez jakiś czas mieszkał i pracował. Przez tą pracownię przewinęło się sporo osób z rodziny. Są też lalki z filmu, które Weronika pomniejszyła. To jest też taka zabawa w skalą, trochę jak z Gulliverem, że te realne postacie są po prostu raz bardziej prawdziwe, raz ma się do nich dystans jak do lalek. Ale cała ta zabawa jest naprawdę, na poważnie. To mi się właśnie zawsze podobało w dziecięcych zabawach, że one są super poważne.
Nikt sobie tam nie żartuje. Na samej górze widzimy mamę Weroniki, Monikę, z którą przez wiele, wiele lat szyliśmy lalki i utrzymywaliśmy się z lalek. Tak doszło do powstania pierwszego domku. To była nasza, można powiedzieć, taka wizytówka. Na poddaszu, na strychu Monika ma swoją pracownię, gdzie szyje lalki i również inne rzeczy. Po prostu siedzi wśród mnóstwa różnych tkanin i wyczarowuje te postacie, które nazywaliśmy facetami. Była to nasza rodzima produkcja, wymyślony wzór, powielany już chyba przez 10 lat w tysiącach egzemplarzy, wysyłany do różnych stron świata i wywożony również nielegalnie przez granicę torby z lalkami, dzięki którym utrzymywaliśmy nasz, że tak powiem, rodzinny biznes przez wiele lat. Że jakby w tym domku zawsze kryją się jakieś takie odniesienia do tego, co istnieje, do świata tak zwanego równoległego, czyli do tej rzeczywistości, którą uznajemy za naszą, jedyną prawdziwą. I to z tej rzeczywistości zagląda do nas mały, zaciekawiony chłopiec o dźwięcznym imieniu Izak. Jest to mój wnusio, najstarszy syn Szymona, mojego syna, bo chodziło też o sportretowanie rodziny i otworzenie, nazwijmy, tego domku na taką sagę. To jest taka historia, taka saga o tym, czym się Althamerowie zajmują.